Cześć, ja jestem Cydia, to kolejny odcinek z Mario i Kurlików. Świat trzeci, poziom trzeci, lecę do... Heja. Co ty tu znowu robisz? I czemu masz tu skrzynkę na głowie i jakim cudem ona nie spada? Och, znowu, tylko nie to. Goście, goście, ej, słuchajcie, nie uwierzycie, co się stało. Toad znowu się zgubił? Rozdzieliliście się i teraz potrzebujecie naszej pomocy, żeby go znaleźć? Tak, znowu? Nie, nie tym razem. Bawiliśmy się w chowanego i wtedy się rozdzieliliśmy. To było kiedyś świetne miejsce do zabawy i takich rzeczy. Straszne, ale nie za straszne. Jeśli łapiecie, o co mi chodzi. Ale teraz wiesz, że jesteśmy bohaterami. I to nie jest tak, że mamy ważne rzeczy do zrobienia i w ogóle. Och, nie chcę tutaj, żebyście się zajmowali mną, nie musicie. Więc czy nie mogłabym się do was po prostu dołączyć i szukać go przy was? Dam wam za to, co w tej skrzynce się znajduje. No choć to oczywiście oznacza, że czekają nas niedługo jakieś tutaj walki, eskorty, które są całkiem przyjemne. Niewidzialna duchowa gitara, także nie może jeszcze jej zobaczyć, nie można jej w ogóle zobaczyć. Przyjemne miejsce. Jak na razie każdy świat jest znacząco inny, ale zacznijmy naszą eskortę. No właśnie, tą Dety. No to może być problem, bo przeciwnicy teraz bez problemu mogą ją trafić, tak oczywiście ci nowi. A droga jest ogromna tutaj. Do wyjścia. Do wyjścia, gdzie Toad już czeka. Myślałem, że nieco dłużej nam zajmie znalezienie go. Nie ma żadnych przeciwników na polu bitwy, a dopiero się tutaj pojawił za jakiś czas. Więc nie wiem, czy nie lepiej byłoby po prostu uciekać stąd? Nie wiem jeszcze, jacy przeciwnicy to będą. Na razie no, odpalmy sobie powiększenie zasięgu. Zawsze no, misje eskorty czy misje dojścia jak najdalej są najlepsze. No właśnie, mógłbym tutaj zostać albo uciekać. To są dwie opcje, jakie mam i nie wiem co zrobić. Mógłbym na przykład jako Króliczy zostać, ale też się lekko schować. Na przykład jako Króliczy odpalić sobie no ochronę. Mając nadzieję, że przeciwnicy właśnie w niego będą strzelać, a nie w resztę. Oj nie, no będą w tą Detę strzelać, która jest bardzo wystawiona na ataki. Więc może by jeszcze kogoś zostawić na początku? Albo odpalić sobie jako Mario. To może być niegłupie. Po prostu schować się jako Mario w tym miejscu. Odpalić sobie jego tutaj bohaterski wzrok. I potem jak przeciwnicy będą próbowali ruszyć się, aby mieć no, wzrok tak na wroga. I strzelić we wroga, no to wtedy no właśnie my ich z powierzchni tutaj ziemi zmieciemy. Nie mam pojęcia jak to wyjdzie, ale zobaczmy. No bo nic więcej zrobić nie mogę niestety. Nowe wersje skoczków z dynią na głowie. A i ta umiejętność jest okropna, bo teraz no czymkolwiek ich nie trafimy, no to są na to odporni. Ale nie są aż tak na to odporni. No i tak to przeżył bez problemu. No gdyby tej tarczy nie miał, no to byłoby po nim, ale no właśnie miał tą tarczę, na szczęście jest głupi. Strzela w osłonę, gdzie... Znaczy, no... No mógłby pewnie coś lepszego zrobić. Ten też tutaj ma 0% szans na trafienie, więc tak trochę no, tury sobie marnują, chociaż no pokazał mi tutaj, że mój świat nie był realny i są tutaj straszne rzeczy. Więc warto byłoby uciekać z tego miejsca, no oczywiście to zrobimy. Czy tą Detę jesteś w stanie dobiec? Nie jesteś, więc i tak będę musiał poczekać do kolejnej tury, zanim się ruszę. Więc. Czy tutaj Króliczy możesz wiele zrobić? Niestety nie. Czy tutaj Mario możesz wiele zrobić? Możesz wzbić mu osłonę? I uciekać z powrotem w tą stronę? Nie jestem pewny. Teraz bym strzelił sobie raz, bo nie ma powodu absolutnie, żeby tego nie robić i nawet nie wiem w którego. W tego strzelę po prostu. Już go dobiję. Jeden wróg będzie z głowy. I nad drugim jeszcze pomyślę, jak pięknie. Bo umiejętność odrzucenia tak samo jak, no, ta, która sprawia, że przeciwnicy lecą w górę, no ci lecą po prostu w dal. Tył, nie w górę, co i tak pozwala ich właśnie wyrzucić poza mapę. Mario, Mario, co ty tu możesz zrobić? Albo uciekać, albo no właśnie walnąć go. No już po prostu użyję tutaj młotka. Mario ma dużo zdrowia i no, musimy w 100% w misjach tego typu skupić się na tym, żeby wrogowie nie chciałem tego. No, nie strzelali w osobę, którą musimy eskortować. Czy zwiększenie o 20% obrażeń pozwoli nam go rozwalić? Jest na to szansa. I chyba miał właśnie 205 zdrowia, tak? Zgadza się, świetnie. Świetnie się udało.
teraz następnie mogę ustawić się gdzieś daleko. Nie jestem pewny, czy gdzieś można było w ogóle już zobaczyć, gdzie przeciwnicy się postawią, więc po prostu tak sobie podskoczę. I chyba możemy w tym momencie już turę sobie pomijać, czy nie? Nie, jeszcze jako król Liji możemy się ruszyć, więc ustawmy się najdalej jak się da, żeby móc sobie do rury wskoczyć na następnym razem. I teraz możemy spokojnie pomijać, no bo właśnie przeciwników nie ma, dopiero zaczynają wychodzić. I jeden zaczyna wychodzić tam na początku. Mógłbym po prostu jako Mario tutaj poczekać na niego i gdy wyjdzie go jakoś rozwalić, zobaczymy. Na razie najważniejsze, czyli tutaj, no przeskoczyć przez tą rurę po prostu. Nie wiem, czy nie lepiej będzie ustawić się tak tutaj na widoku. No przeciwników żadnych nie ma póki co. Jeden przeciwnik jest tam z tyłu, więc tutaj będziemy bezpieczni i może z tego miejsca uda nam się, nie wiem, następnym razem jakoś daleko dojść. Jako Luigi nie ma za bardzo co zrobić, jako Mario... No to jest właśnie, znaczy jest co zrobić, uciekać tak dalej, jak najdalej dojść. Jako Mario ustawię się też w miarę daleko, żeby później nie zajęło bardzo długo, no, wrócenie do drużyny. Oczywiście, no, przez to tam raz oberwiemy sobie, ale no właśnie, tylko raz. Doskoczmy sobie jak najdalej też, żeby do rury móc wejść, ale zarazem być schowanym. I póki co myślę, to tyle, co tu możemy zrobić, więc... No, pojawia się tylko jeden taki skoczek. Bardzo oszczędnie tutaj wrogów nam wysyłają, ale zrobił to nieźle. Jeszcze sobie znowu tą odporność odpala. Jeden się pojawia wróg, jeden się pojawia wróg i to w takim miejscu, do którego może będę w stanie zaraz do niego doskoczyć? Nie jestem pewny, ale wydaje mi się nie głupie ustawić się w tym miejscu. Znaczy, jest to głupie, jest to bardzo głupie. Powinienem był się schować po prostu za osłoną. Było to idiotyczne, no ale... Za późno teraz na to chyba. Rozmyślanie. Co teraz za to zrobić? Wiem, co teraz za to zrobić. Ustawię się tak, żeby móc cały czas mieć zasięg do jego osłony. Na przykład tutaj. Strzelę mu tak, żeby... No, gdy będzie tutaj w atramencie, nawet jak będzie żył, to cały czas nie będzie miał jak mnie trafić, bo... No, atrament wyłącza możliwość strzelania. Więc to go... No, obrażeń dużych nie zadaje, ale... Zawsze trafia. Czy Luigi możesz zasięg zwiększyć? Możesz, ale... Wydaje mi się, że to w tym momencie by nic nie dało. Chociaż nie jestem pewny. Już sobie to odpalę, no bo... Zaszkodzić to nam nie zaszkodzi, tak? Wydaje mi się, że i tak też to nic nie zmieni i... No tyle samo to udecie zajmie dojście... Czy ja dobrze widzę, że nic się nie zmieniło? Bo ten dodatkowy zasięg to są te dwa pola. Nie jestem pewny, ale coś tu poszło nie tak. No ustawmy się po prostu w tym miejscu. Jeszcze ciężko mi rozgryźć niektóre sytuacje. Czy na przykład lepiej byśmy wyszli, jakbyśmy tutaj stali, czy tutaj? Bo tutaj oczywiście drogę mamy dalszą, ale jesteśmy bliżej tego miejsca. I zależnie od gry inaczej to działa. Nie wiem, jak tutaj to działa. Ale co wiem, to to, że mogę teraz wskoczyć sobie do tego przeciwnika i po prostu ustawić się koło niego. Może, to jest dobry pomysł, nie mam pojęcia. I wydaje mi się, że więcej nic nie zrobię. Tu nic nie mogę, tu nic nie mogę. No chodźmy po prostu do tury następnej. Wyskakuje nam zwyczajny Ziggy. Od razu oczywiście strzela. I trafia nas dwa razy i jeszcze ucieka. Jeszcze włączył sobie tą specjalną umiejętność. Mario, bardzo dobra robota tutaj, świetna robota nawet. Wyskakuje tutaj niestety Peekaboo następny. No jako... Tutaj Luigi muszę koniecznie tego jednego wroga rozwalić i najlepiej byłoby też się jakoś mocno schować, ale zacznijmy zawsze od, no właśnie, tą Dety. I potem resztę postaci dostosowywać do niej. No wydaje mi się, że tą drogą sobie przejdę tak tutaj na dół i tu do wyjścia. Nie wiem, czy jest to najlepsze, najbliższe, ale takie się trochę wydaje. Tu będę tylko lekko odsłoniony na wrogów, więc nie będzie to najgorsze. Zacznijmy od Mario, który ma najgorszą, nie, no, trochę sytuację. Nawet mocno najgorszą sytuację, bo jest bardzo daleko od wszystkich i nie za bardzo ma co robić. No właśnie, teraz jako Luigi jeszcze poczekam chwilę. Użyję czegoś takiego, nie starczy nam zasięgu tak blisko, ale tak daleko. Więc mogę sobie tak podskoczyć i rozwalić go, nie jestem pewny, jak to będzie z obrażeniami. Ale mam nadzieję, że dam radę go rozwalić w tej turze. I cały czas będę też za osłoną, nieźle. Ale wyszło ogólnie dobrze, bo nie oberwał Luigi, a tutaj Króliji, który ma zdrowia więcej. No, bazooka tutaj zadaje mniejsze obrażenia niż Jojo,
więc... O, myślę, że jeszcze wyleci poza planszę, ale tu nie ma gdzie wylecieć. A co najgorsze, przeżył, zostało mu dwa życia i ustawił się w takim miejscu, gdzie jako Luigi nie mogę dasha zrobić. Więc gorzej się po prostu nie dało. Oczywiście cały czas będziemy w stanie go sobie na luzie chyba dobić. Za chwilę jako Luigi, tak, ale... No mogło to wyjść lepiej. Teraz chcę się ustawić bardzo daleko, ale cały czas będąc osłoniętym. Ustawię się za całkowitą osłoną. Ale on cały czas może przeteleportować się na przykład blisko i wtedy mnie trafić, no. Niedawno poznaliśmy tego nowego przeciwnika, więc cały czas nie wiem dokładnie, jak on działa. Też nie wiem, czy odpalenie teraz tego wzroku, gdy przeciwnik wyskoczy spod ziemi i na przykład od razu go trafić? Spróbowałbym. Oczywiście tak ta nasza umiejętność każdej postaci, tego wpatrywania się i wyczekiwania dobrego momentu działa w taki sposób, że po prostu gdy przeciwnik się rusza, to my strzelamy. Ale czy gdy się teleportuje, to również działa? Chyba nie. No tutaj był przeciwnik za daleko, więc nie miałem jak sprawdzić i tak. Tą deta. Możemy tutaj sobie spokojnie dojść. Tylko tutaj nie możemy za bardzo się ustawić jak i być schowanym. Na szczęście ona ma 300 zdrowia. O stówkę więcej niż Toad, gdy poprzednim razem go widzieliśmy. I jeszcze dwie tury musimy przetrwać. Luigi ma mało zdrowia. Zacznijmy od Mario, żeby... Może tutaj tego wroga trafić, mamy gdzieś 100% szanse, powinniśmy nie... Mamy z tego miejsca na szczęście. No byle jak najmocniej trafić, tak? I może na przykład później jakąś inną postacią dobijemy, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli uda nam się oczywiście krytyczne trafienie zrobić, to cały czas nie będzie po nim, niestety. 157, jakby wyleciał za planszę, no ale nie wiem, jak wylecieć za planszę z tego miejsca. Teraz, no trzeba sporo rzeczy tutaj obmyśleć. Rozplanować to dobrze, żeby nie przegrać teraz. Aha, ta róża tak mnie na dół przynosi. Myślałem, że gdzieś na górę wejdę nią. Jakbym tutaj na przykład na górę wskoczył, mam 100% szans z tego miejsca. I tak też zrobię. Bo teraz musimy nawet bardziej chronić Luigi'ego niż tą detę. Bo Luigi ma 95 po prostu zdrowia, a jak on zginie, no to też misja jest przegrana. To znaczy nie jest przegrana, ale jest przegrana, jeśli chce się przechodzić grę na 100%. Bo... Gdy się straci kogoś, no to traci się możliwość też ukończenia misji perfekcyjnie. Jako Luigi właśnie odsunę się najlepiej jak mogę. To cały czas nie będzie najlepiej jak mogę i będzie to cały czas całkiem średnio. Bo wydaje mi się, że ten tutaj z góry gość z wytatuowanymi uszami będzie mógł właśnie stanąć tu, gdzie jest tą deta czy koło niej i mnie trafić. No tyle w tej turze. Są to zwyczajni Ziggy. I na szczęście w tą detę strzelają. Całkiem mocno. Ale ona jest silna tutaj, jest w stanie coś takiego przetrwać. Czy ty się tutaj wzmacniasz? Chyba sobie takie całkiem słabe miejsce wybrałeś, bo nie wiem, co będziesz w stanie zrobić tam. Nie za dużo, tak się spodziewam. Tylko dwóch was jest teraz. Dopiero. Czy to są jakieś duże uszy, czy nie? Może to będzie miażdżyciel właśnie teraz. Właśnie z tego rozdziału. Ciężko powiedzieć. Czy chcę jako Mario sobie od razu oberwać? Może i bym chciał, ale... No skoro nie będę z tamtego miejsca w stanie go trafić, no to nie ma to sensu. Teraz jako Toadetta w sumie mogę to wygrać, okej. Bo przecież nie zabiją jej teraz. Chyba, że przykleją do ziemi, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj gość miał możliwość przyklejania do ziemi. Naprawdę nie spodziewałem się, że teraz aż tak daleko będę w stanie dojść. Udało się, 7 na 8. Czyli niewiele brakowało. No to była trudna i całkiem długa misja eskortowania kogoś, ale udało się. Całkiem spora też nagroda za to. 25 kul mocy. I ile kasy mamy? Ale niedługo będziemy mieli na co ją wydać, bo oczywiście po każdym 5. i 9. poziomie rozdziału, czyli po mid-bossie i bossie, nowe bronie mocniejsze dużo się odblokowują. Ini, mini, mini, mo. No cześć. Jak mnie znaleźliście? Taką samą drogą, jak znaleźliśmy cię ostatnim razem i tym innym, i jeszcze innym razem. Już w ogóle nie pamiętam, ile razy to było. Tak, fajne czasy. Fajnie się bawiliśmy, co? Ach, czy mogę zasugerować, żebyście wrócili tam, skąd przyszliście i trzymali się w domu i więcej się nie rozdzielali i nie zmuszali mnie, nas do szukania was? Możecie na przykład jakieś dżemy robić? Albo nowe tapety nakładać? Albo może studiować mapę?
Albo miecz? Dżem. Tak, ale najpierw jeszcze jedna gra w chowanego. O nie, 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 nie. Czekajcie, obiecałam wam tu skrzynkę z nagrodami, jeśli mi pomożecie, a pomogliście mi, więc trzymajcie tu skrzynkę z nagrodą. Na pewno nie jest to jedna moneta, obiecuję. Na pewno nie jest też pusta. O... No dawajcie, zobaczmy, czy coś użytecznego będzie w tej ich całej skrzynce. Zanim znajdziemy tutaj drugi relikt dobroci i znajdziemy Toma Fana. Naszą nagrodą jest... trójwymiarowy model... Peekaboo. Uhu! Dziękuję za nagrodę, była świetna. Co tu się dzieje? No coś się dzieje niestety. Niemożliwe dla nas do zdobycia, aż przejdziemy ten rozdział, bo zawsze wszystkie niemożliwe rzeczy w danym rozdziale da się zrobić po tym, jak go przejdziemy, tak? To nie ma tak, że na przykład umiejętność z kolejnego rozdziału pomoże nam w poprzednim, a zawsze no z danego rozdziału jest potrzebny w danym rozdziale. Niestety i tak trzeba wszystko dwa razy przychodzić, żeby wszystko no zdobyć sobie. Do kogokolwiek to należało, musiał to zostawić w pośpiechu. Tajemniczy znak. Wielka kolczasta luneta. Co tu mamy? Właśnie. Zabudowane, okratowane rury. Kolejny sekret. Znaczy sekret, no jest to od razu widoczne tutaj. Sekret to chyba nie jest dobre słowo do tego wszystkiego, ale dobra. Trzeba tutaj lekko się skupić. Ale bardzo lekko się skupić. Bo na razie coś takiego robimy. I. Trzeba to podnieść. Na nowo położyć, no. Zaskakująco, czasem wymagająco są te rzeczy, szczególnie gdy sterowanie nie działa tak jak powinno. Podnieś to i się klika 10 razy i to nie zaskakuje. Ale i tak udało się zdążyć. No, i to już jest nagroda. Nawet jeśli nie będzie to coś przydatnego. A jest to coś przydatnego, bo jest dla jednej z moich postaci. Znaczy nie wiem, czy jest, zależy jakie obrażenia zadaje. Ale zawsze broń jest fajniej znaleźć niż trójwymiarowy model postaci na przykład. Ale w coraz to mroczniejsze zakątki tego świata wkraczamy. Znów spora sekcja zabawy. Z przełącznikami, posągami, przesuwaniem różnych rzeczy. No i coraz to bardziej skomplikowane będzie się z czasem tylko robiło. Wielka brama do otwarcia, prawdopodobnie prowadząca nas dalej. Aha, tutaj wiele nie zrobię. Ale mogłem sobie wrócić i na pewno później gdzieś to będzie nam potrzebne. O, właśnie tutaj na górze. Jeśli będę mógł jakoś tutaj na górę wejść. A teraz mamy dużo rzeczy oczywiście z takim posągiem, które zrobić możemy. Trzy platformy, które możemy zmieniać, ich położenie. Tutaj... no coś... aktywowane z słońcem? To jest cały czas zamknięte. Mimo, że tutaj... no właśnie jedne słońce jest, jedna kolumna ze słońcem jest włączona jakby, więc tak co nieco dziwne to jest. Z drugiej strony też tego nie zabiorę, więc ustawmy to sobie odpowiednio. Czerwone na górze? Myślę, może być. Zielone nieco niżej byłoby pomocne, bo teraz będziemy w stanie dużo dalej dojść sobie. Z tej strony... no, to będzie nasza ostatnia rzecz, tak? Otworzenie tej bramy na koniec. Tędy mogę sobie wrócić, jakbym chciał, ale nie wiem, czy byłoby to do czegokolwiek potrzebne. Może jakbym zepsuł jakoś, to później by się to przydało. Tutaj mogę na dół zeskoczyć, ale to mi nic nie da. Musimy jakoś właśnie na samą górę zabrać sobie, no właśnie ten, no ten posąg, który trzymamy. W to miejsce nie możemy tak na ukos przejść. Nawet nie próbujmy, bo znowu utkniemy. Co nie zawsze jest fajne. Nie jestem pewny, jak to zacząć. Może jednak jest konieczne tutaj, żeby to zostawić. Chyba tak. Albo nie? Tak, bo teraz będziemy mogli naokoło przejść, zabierając posąg ze sobą. To musi być na górze, było dobrze. Było idealnie. Nie da się nawet tego na szczodek ustawić, no i z takim ustawieniem mamy wszystko gotowe. Chyba. Raczej tak. Trzymaj. Czy coś jeszcze tutaj się chowa? Gdzieś do znalezienia? Nie wydaje mi się, więc spokojnie możemy
ruszać na dalsze przygody w moczarach. Bagnach. Ktoś musi szybko dać tym biednym kurlikom jakieś imbirowe cukierki, albo trochę cytryny, czy czegoś takiego. Albo nie. Niech się męczą te wstrętne kretins lupins. I czwarty poziom. Tutaj. Będzie! Pa, pa. Jutro. Cześć.